prawego biodra. Zostaw prawy bark, zrób to lewym barkiem, lewy bark do góry w kierunku lewego biodra. Pięknie, dziewczyny. I uwaga, powoli, spokojnie, dwa barki jednocześnie, każdy bark w kierunku swojego biodra. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z brzuchami, z kręgosłupami dziewcząt. Miednica jak gdyby idzie za tym ruchem, minimalnie biodra wędrują na spotkanie barków. Faza wydechu i wdechu. Nie przeciążamy odcinka szyjnego, ale wzmacniamy i rozluźniamy naprzemiennie mięśnie grzbietu i mięśnie brzucha. Biodra i barki razem, jednocześnie wydech, biodra i barki do siebie, wdech, biodra i barki od siebie. Faza wydechu i wdechu. Wydech i wdech, pięknie. I po raz ostatni i rozluźniamy, prostujemy nogi, rozluźniamy ciało. Delikatny ruch głowy w prawą stronę i w lewą. Głowa centralnie, ugnij nogi, postaw stopy. Zwróć uwagę na rozstaw, na położenie i wróć do ruchu unoszenia i opuszczania miednicy. Unieś i połóż. Zobacz, czy łatwiej, inaczej teraz wykonuje Ci się ten ruch. Odłóż nogi, rozluźnij ciało, odpocznij. Jeśli jest ktoś zmęczony i chce sobie zrobić przerwę, na tym etapie możemy zakończyć trening. Rozluźnij ciało. Ale jeśli jeszcze nie czujesz się zmęczona, a chcesz zwiększyć zakres ruchu, przez moment oddychaj, wsłuchaj się w swój oddech. A później poproszę Cię, połóż się na swoim prawym boku. Połóż się w ten sposób, żeby było Ci wygodnie, a więc zatrosz się o komfort dla głowy. Pod głowę możesz wsunąć sobie jasiek, jak zrobiła to Ilona. Możesz za poduszkę posłużyć się swoim ramieniem. Nogi, zwróćcie uwagę, jak dziewczyny inaczej zrozumiały prośbę, połóż się na boku. Odruchowo Marysia ugięła nogi, podciągnęła kolana, pozycja bezpieczna, embrionalna. Ilona jest bardziej fitnessową dziewczyną, więc nogi ma wyprostowane. Ugnij Ilonka nogi w kolanach, zaprosz się. O większy komfort, kolana podciągnięte, kolano na kolanie, stopa na stopie. Górne ramię w dowolnej pozycji może nas wspierać, możesz się oprzeć dłonią, możesz położyć dłoń na dłoń. Rozluźnij palce stóp. I zobacz, ile waży Twoja górna noga. Unieś ją i połóż. Tylko górna noga. I odłóż. Jeszcze raz to zrób, żeby sobie zapamiętać jej wagę, masę, ciężar. Odłóż nogę. I zacznij bawić się ruchem, kiedy unosisz do głowy tylko kolano. Stopa przylega do stopy. Unosisz kolano i odkładasz. Unosisz i odkładasz. Bawisz się tym ruchem. Ruch wygląda na niewinny. Ale zaprasza do pracy przedziwne mięśnie i przygotowuje, jak gdyby rotuje cały szkielet. Spójrz na Marysię, spójrz, jak ruch wykonuje Ilona. Każda z dziewczyn ma inny sposób na ten ruch, każda z dziewczyn ma inne nawyki ruchowe, zwyczaje, co widać w treningu.
jak ty prowadzisz ten ruch. Wsłuchaj się w swoje ciało, zobacz, jak ty wykonujesz ten ruch. Zobacz, jeśli być może mocniej dociśniesz stopy, łatwiej ci będzie unieść kolano. Łatwiej? Jeśli rozluźnisz szkielet kręgosłup, być może jeszcze łatwiej ci będzie unieść kolano. Szukaj centrum ruchu, więc nie obciążaj stawów biodrowych nóg. Wyprowadź jak gdyby z pośladka, z siebie, z oddechu ten ruch. Zobacz, że gdybyś chciała ten ruch położyć, by cię na plecach. Dobra, odłóż kolano, kolano leży i zacznij unosić stopę, samą stopę. Co znaczy unieść stopę? Połóż stopę. A gdyby tak unieść najpierw palce, połóż stopę, zacznij unosić stopę tak, że unosisz najpierw mały palec, drugi palec, trzeci, czwarty, wszystkie palce. I otóż odkładając najpierw palec, drugi palec, trzeci. Zacznij unoszenie stopy od palców, całej stopy i odkładanie w tej kolejności, że najpierw palec duży idzie, mały na końcu. Zupełnie inaczej organizuje się staw skokowy, zupełnie inaczej organizuje się staw kolanowy. Oliwimy. Odnawiamy, regenerujemy i kostki, i kolana, ale czy tylko? Odłóż stopę. Zobacz, jak będzie wyglądał ten ruch, jeśli zaczniesz go wpięty. Unieś najpierw wpięte, potem palce, potem całe potucie. I odłóż odpięty, zaczynając. Odłóż pięte. Kilka razy. Otwórz nogę i po prostu podnieś całą stopę. Bez myślenia, czy pięta, czy palce, ale kolana przylegają. Unosisz stopę i odkładasz. Unosisz stopę i odkładasz. Jeszcze raz. I otwórz. Jeśli potrzebujesz zrobić przerwę, zrób sobie przerwę. Czujemy już mięśnie. Aha. I zobacz teraz, ile waży twoja noga. Unieś całą nogę i połóż. Dalej ciężka, prawda? Połóż się na plecach. Odpocznij. Słuchaj się, oddech. Jeszcze raz poproszę, wróć do leżenia na tym samym boku. Ten sam bok. Ma ci być wygodnie. Unieś główne ramię w kierunku sufitu. Sufit do góry. Sufit. Główne ramię. Główne ramię w kierunku sufitu. Dłoń do sufitu. Wnętrze dłoni luźno. Nie obciążaj nadgarstka. Luźno. I zacznij wędrować ramieniem trochę przed siebie, trochę za siebie, powoli. Mały ruch. I zacznij wędrować jak gdyby do tyłu za siebie. Oczy podążają za kciukiem. Wróć płynnie. Za gwałtowne ruchy, Lona. Płynnie. Oczy podążają za kciukiem, ręka i oczy wędrują razem, koordynacja ruchowo-wzrokowa i wracasz. I jeszcze raz. I wróć. Poprowadź ten ruch tak daleko jak możesz bezpiecznie. Powędruj do tyłu, powędruj z ramieniem do tyłu. Zatrzymaj ramię. I zobacz, że jeśli dorzucisz do tego ruchu niesienia kolana, ramię powędruje niżej, prawda? I wróć. Wróć z ramieniem, z kolanem. Wróć z kolana.
Jeśli z jakiegoś powodu na dzień dzisiejszy ruch uniesienia ramienia jest dla Ciebie jeszcze niekomfortowy, połóż dłoń na czole, taki gest troskliwej matki mierzącej ciśnienie, gorączkę dziecku. I teraz w tej pozycji, kiedy dłoń i czoło tworzą monolit, zacznij wędrować z łokciem do tyłu i wracać. Płynnie, miękko, lekko. Spójrzcie, co dzieje się z żebrami, z kręgosłupami dziewczyn. Na którym etapie ruchu dołączyłabyś ruch podniesienia kolana, tak żeby ułatwić, uprościć sobie ten ruch? Znajdź ten moment, szukaj go, napraw się. To ma być zabawa dla Ciebie, a nie praca. Zobacz, czy ten ruch być może położyłby Cię na plecach. Zobacz, ile masz lekkości, miękkości w szkielecie i wróć do leżenia na boku, wróć raz jeszcze, zsuń dłoń. Tylko po to, żeby sprawdzić, czy noga mniej waży. Unieś nogę, główną nogę i połóż. Czy noga stała się lżejsza? Połóż się na plecach, odpocznij, poproszę. Pierwszy raz pracuję z Iloną, więc jej reakcje są jak najbardziej prawdziwe, naturalne i spontaniczne. To Ilona poprosiła o trening dla swojej mamy. Pooddychaj i zobacz, czy umiesz słuchać ciała, czy ta poduszka jest Ci dalej potrzebna, czy nie. Rozluźnij całe ciało i połóż się na drugim boku, poproszę, żeby Ci było wygodnie. Pamiętaj, komfort. Komfort jest najważniejszym kryterium dla każdego ruchu, który tutaj wykonujemy. Nogi ugięte, kolano na kolanie, stopy podciągnięte. Unieś górną nogę i połóż, zobacz, czy górna noga jest ciężka. Jeśli masz tendencję do machania nogą, do wykonywania dużego ruchu, odłóż nogę i wykonuj taki ruch, kiedy nogi nie podnosisz, tylko jak gdyby odklejasz. Kolano ciągle leży na kolanie, stopa leży na stopie, ale Ty ten sam początek, sama idea podniesienia nogi jest praca. Unieś podłudzie tylko milimetr od. Unieś na milimetr stopę i kolano. Jeśli nie wierzysz w mały ruch, spróbuj sobie poleżeć pół godziny w tej pozycji. Zobacz, czy dasz radę. I stopę i kolano jednocześnie. Całą nogę unieś. I połóż. Aha, ciężka noga, prawda? Wróć do ruchu, kiedy unosisz samo kolano. Płynnie, lekko i miękko. Unieś i połóż. Unieś i połóż. Podaw się tym ruchem. Kiedy wykonujesz wdech, kiedy wydech. Zobacz, czy jeśli dociśniesz stopę, łatwiej Ci będzie unieść kolano. Spróbuj wykonać jak gdyby z pośladka ten ruch. I odłóż kolano. Zacznij unosić stopę. Tylko stopę unieś. Połóż. I znów zwróć uwagę, być może jeśli mocniej naciśniesz, dociśniesz kolano, ruch do kolana będzie łatwiejszy. Albo odwrotnie, zaobserwuj, że ruch uniesienia stopy dociska kolana.
jest to ruch, który jak gdyby rotuje kręgosłup do pozycji leżenia na brzuchu. Odłóż stopę i zacznij bawić się ruchem naprzemiennie. Raz ugiąć kolano, raz stopę, raz kolano, raz stopę. Odłóż stopę i kolano. Sprawdź, ile waży noga. Unieś całą nogę i połóż. Jeszcze raz. I odłóż nogę. Zwróćcie uwagę, że praca na boku drugim nie jest dokładnie taka sama, bo ruchem bawimy się. Jeśli będziemy wykonywać ciągle ten sam ruch, ćwiczenia znużą nas, zmęczą. Wysuń, wyprostuj górne ramię przed siebie, połóż wyprostowanie przed siebie. I zacznij bawić się ruchem unoszenia ramienia, odklejania. Prosty łokieć, ale luźna dłoń. Luźna dłoń, żeby nie przeciążać nadgarstka do góry i opuszczania. I zwróćcie uwagę, że oczy już same idą za dłonią. Ta koordynacja ruchowo-wzrokowa po tej stronie przychodzi łatwiej. Za każdym razem zwiększa jak gdyby zakres ruchu. Wędruj dalej i dalej, obserwując, co dzieje się z ciałem, z kręgosłupem i w którą stronę ciało jak gdyby naturalnie chciałoby wędrować, podążać. Jeśli poczujesz, że na jakimś etapie ruchu masz ochotę unieść kolano do góry, podnieść je wyżej, powędrować dalej z ruchem, zrób to i wróć. Zobacz, czy ten ruch nie przewróciłby cię na plecy, gdybyś tylko zechciała podążać za szkieletem. I po raz ostatni wykonaj ten ruch. Wróć do pozycji, kiedy leżysz na boku. Tylko po to, żeby dla siebie samej sprawdzić, czy ruch unoszenia nogi będzie łatwiejszy na skutek rozluźnienia żeber. Unieś nogę i połóż. Czy łatwiej wykonujesz ten ruch? Jak teraz wykonujesz ten ruch? I powędruj do pozycji na plecach, połóż się na plecach, poproszę. To jest piękne, że dziewczyny jak gdyby wykorzystały to, czego się nauczyły, leżąc na boku do zmiany pozycji. Zatroszcz się o komfort. Tu wyjmuję poduszkę, bo przy następnym ruchu ułożenie głowy jest niezwykle istotne. Zobacz, jak teraz ci się leży, czy zwiększył się komfort. Jakość naszych treningów mierzymy sposobem leżenia na podłodze. Jeśli masz wrażenie, że jesteś bardziej plaskata, ta praca jest udana, trening, lekcja przyniosła korzyść dla ciebie. I stopniem leniwości, jeśli czujesz się rozleniwiona, to dowód, że układ nerwowy uspokaja się, wycisza, wsłuchaj się we własny oddech, rytm oddechu. Ugnij nogi raz jeszcze, poproszę. Rozsuń stopy, rozsuń kolana. I zacznij powoli wędrować z kolanami raz w prawą stronę, raz w lewą. Płynnie, powoli. Zobacz, co dzieje się z twoją głową. Nie zmieniaj tego, co robisz. Zostańmy przy pracy, jaką dziewczyny, sposobie na ruch, jaką dziewczyny przyjęły. U Ilony głowa z pozoru jest w tym samym miejscu, ale tylko z pozoru, bo zwróćcie uwagę, zmniejsza się odległość między podbródkiem a mostkiem.
Jeśli kręgosłup się rotuje gdzieś, musi znaleźć się przestrzeń na ten ruch. Umarł, jeśli głowa wędruje w przeciwną stronę niż kolana. I zmień sposób na ruch. Marysiu, pozostań z głową w centrum. Ilona, pozwól, by twoja głowa popłynęła w przeciwną stronę niż kolana. Każdy sposób jest dobry. Za każdym razem inaczej pracuje nasz szkielet. Czego innego uczymy się. Zwróćcie uwagę, jak zmienia się odległość podbródka i mostka u Marysi, z jaką miękkością w Ilonie zwija się kręgosłup, głowa i kolana w inną stronę. A czy można ten ruch wykonać jeszcze inaczej? Spróbujcie, dziewczyny, jednocześnie puścić kolana i głowę w tą samą stronę. Wróć, spróbuj Ilona rozsunąć stopy i kolana. Czy miednica jest bardziej stabilna w tym ustawieniu ciała? I każda z Was niech wykona ten ruch dla siebie w najwygodniejszy sposób. Tak jakbyście chciały sobie zadać pytanie, jaki jest mój sposób na ten ruch. Zatrzymaj ruch, stopy stoją. Unieś ramiona do sufitu i złącz dłonie, dłoń w dłoń, jak do modlitwy. Łokcie proste i dłonie nie przesuwają się względem siebie. I zacznij wędrować ramionami raz w prawą, raz w lewą stronę. I zobacz, że żeby móc wykonać ten ruch bez zginania łokci, bez przesuwania dłoni, musimy skręcić kręgosłup. Ten ruch skrętu unosi nam łopatki. W którą stronę powędruje twoja głowa? W którą stronę puścisz kolana? Jeśli cię poproszę o to, by kolana również powędrowały w jedną ze stron. Czy kolana powędrują razem z ramionami, czy w przeciwną stronę? Wróć. Stopy stoją, ramiona do sufitu. Powoli jednocześnie puść kolano w prawo, wędruj ramionami w lewą stronę. I wróć. Ramiona w lewo, kolana w prawo. A jeśli głowa pójdzie za kolanami, kolana i głowa w tą samą stronę, ramiona w przeciwną, podaw się tym ruchem. Jeden ruch, zobacz, ile opcji. I wróć. Rozluźnij ramiona, rozluźnij nogi. Powoli jeszcze przez moment sam na sam ze sobą, z oddechem. Zobacz, jak teraz ci się leży, jak ci się jest. Zwróć uwagę, jak oddychasz. I bardzo spokojnie ugnij nogi, przechyl kolana. Podeprzyj się, usiądź i bądź dla siebie dobra przez cały dzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziewczyny. Może być? Tak. Nie, jak ćwiczyłyście, czy może być? Czy był wygodny, komfortowy? Tak. Fajnie jest, bo Ilona, jesteś naprawdę na to krzykie i jest duża różnica. Przepięknie, wykonujesz.